Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku przy ulicy nad Ślozami w Słupsku. Oskarowi S. postawiono 3 zarzuty, grozi mu do 20 lat więzienia. Słupscy koszykarze solidaryzują się z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego i zachęcają do profilaktycznych badań urologicznych. Wraca temat budowy hali widowiskowo-sportowej w Słupsku. Przewodniczący Słupskiej Rady Miejskiej Paweł Szewczyk zainicjował spotkanie w tej sprawie. Na 2 miesiące sąd okręgowy w Słupsku aresztował Oskara S. 20-latek pod wpływem narkotyków i alkoholu wjechał w grupę 6 pieszych. Na miejscu zginął 24-letni Szymon, student Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. 5 jego znajomych trafiło do szpitala, 2 nadal walczy o życie. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy nad Ślozami. Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że kierujący BMW 20-latek na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem, następnie uderzył w barierki oddzielające jezdnie. Dalej ten pojazd dachował, potrącając 6 osób. Na miejscu zginął 24-latek. 5 osób trafiło do szpitala, 2 zostały przewiezione do szpitala w Lęborku. Ich stan określany jest jako ciężki. Natomiast 3 poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitala w Słupsku. Z tych 3 osób, 1 z osób miała powierzchowne obrażenia. Po badaniu została wypisana do domu. Natomiast stan 2 osób, to jest mężczyzna i kobieta w wieku 23 lat, oboje jest określany jako ciężki. W przypadku tego mężczyzny ciężki stabilny i w wypadku kobiety jest to bardzo ciężki. Oboje mają obrażenia twarzoczaszki, więc jeszcze długo pozostaną na hospitalizacji. Badanie alkomatem wykazało, że 20-letni Oskar S. miał w organizmie 2 promile alkoholu. Badanie krwi natomiast wykazało, że był także pod wpływem marihuany. W jego aucie policjanci zabezpieczyli susz roślinny. Mężczyzna był już notowany za posiadanie narkotyków. Postawiono mu 3 zarzuty. 1 zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w sytuacji, kiedy prowadzono pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków. 2 zarzut to jazda samochodem pod wpływem narkotyków i 3 zarzut posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 20 lat więzienia. To był długi listopadowy weekend. Mieliśmy okazję przez kilka dni odwiedzać groby bliskich. W tym czasie przez słupskie nekropolie przewinęły się setki tysięcy osób. Nie wystraszyła ich nawet kapryśna aura. Wszystkich Świętych i Zaduszki to także coroczna okazja do kwesty na rzecz słupskiego hospicjum. W tym roku pieniądze zbierało w sumie 300 wolontariuszy. Wszyscy mieli charakterystyczne żółte chusty i czerwone skarbonki. Podczas kwesty w długi weekend udało się zebrać ponad 181 tysięcy złotych, a liczenie jeszcze trwa. Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku co roku przyjmuje blisko 400 osób. Pieniądze z tegorocznej kwesty przeznaczone zostaną na dokończenie remontu i doposażenie placówki. Jak co roku w rejonie cmentarzy zmieniła się organizacja ruchu. W tym roku zabezpieczający drogi dojazdowe policjanci nie odnotowali większych utrudnień. Kierujący stosowali się do wyznaczonych objazdów. Wiele osób zrezygnowało z dojazdu na cmentarz własnym autem, przesiadając się do komunikacji miejskiej. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w tym czasie przewiózł ponad 50 tysięcy pasażerów. Dla ich wygody na nowym cmentarzu ustawiona została akumulatorowa tablica informacyjna. Koszykarze Energa Icons i Czerni Słupsk zachęcają do badań urologicznych. Tradycyjnie od kilku lat listopad jest ogłoszony miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Z tego powodu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku organizuje akcję darmowych badań urologicznych dla panów. Profilaktyka w leczeniu tzw. męskich nowotworów to podstawa. Badaniom poddali się już zawodnicy i szkoleniowcy Czarnych Słupsk. Nie bójcie się, bardzo proste badania PSA, tak jak było tutaj wspomniane, z krwi, także to nic naprawdę, nic trudnego, a lepiej się przebadać, żeby jednak później spać spokojnie. Ponieważ w wieku 25 lat sam zrobiłem kompleksowe badanie i uważam, że jest to bardzo potrzebne i warte, a przede wszystkim ważna jest świadomość tego, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Sama prezes powiedziała, że po 50 roku życia, ale warto właśnie zbadać się wcześniej i kontrolować, bo zdrowie jest jedno, życie jest jedno.
Rak prostaty jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Ustępuje tylko rakowi płuc. Zwykle przez długi czas przebiega bezobjawowo, a dolegliwości pojawiają się dopiero w zaawansowanej postaci. Szybko wykryty, jest łatwy do wyleczenia. Nasz oddział urologiczny jest oddziałem, który zajmuje się profilaktyką i operowaniem. 93 prostatektomii wykonanych tylko w tym roku na robocie Da Vinci. Jest to robot, który otrzymaliśmy od naszego właściciela z samorządu województwa pomorskiego. 13 milionów ponad kosztował robot i operacje wykonane tym robotem są niezwykle korzystne dla pacjentów w sensie sprawności, w sensie mniejszych krwawień, szybszej rekonwalescencji. Akcja badań przesiewowych w Słupskim Szpitalu obejmie mężczyzn, którzy będą mogli skorzystać z konsultacji bez skierowania w dniach 8, 15 i 22 listopada w godzinach od 12 do 13.30. Badania będą wykonywali lekarze dyżurujący aktualnie w oddziale. Warunkiem zapisania się na badania będzie wiek powyżej 50 lat, posiadanie aktualnego wyniku PSA oraz brak stwierdzonych chorób urologicznych. Lekarze będą przeprowadzać wywiad, badanie per rectum oraz w uzasadnionych przypadkach badanie USG i kierować na ewentualne dalsze leczenie. Każdy z pacjentów otrzyma dodatkowo upominek od partnera akcji Trzech Fal, wejściówkę na pływalnię. Jak bumerang powraca temat budowy hali sportowo-widowiskowej w Słupsku. Obiekt miałby stanąć w pobliżu Parku Wodnego Trzy Fale. Inicjatorem ostatniego spotkania w tej sprawie był przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk. Temat budowy hali był także częścią kampanii wyborczej podczas wyborów prezydentów miast. Celem tego spotkania jest rozpoczęcie działań w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej w Słupsku. I chciałem też, żebyśmy sobie odpowiedzieli na kilka kwestii. Przede wszystkim, żebyśmy podjęli działania w zakresie przygotowania albo przygotowania dokumentacji, albo aktualizację tej dokumentacji przeszło 10-letniej, którą miasto posiada. Rozważyli, czy ta lokalizacja do tej pory wskazywana jest optymalna i ona zostaje. No i trzecia sprawa, która wydaje się być może taka kontrowersyjna, no ale trzeba sobie zadać pytanie i na nie odpowiedzieć, co najpierw mamy jako miasto budować, czy filharmonię, czy środowiskowo-sportową, a być może jedno i drugie. Temat budowy hali nie jest nowy. Władze miasta w 2016 roku przygotowały stosowną dokumentację. Trafił nawet na listę projektów strategicznych. Dwa razy, kiedy miasto aplikowało o dofinansowanie do budowy tej hali, nasz projekt nie uzyskał tego dofinansowania, mimo obecności na tej liście projektów strategicznych. W tej chwili po pierwsze trzeba by było znów znaleźć się na takiej liście, natomiast warunki, które nawet gdybyśmy mieli bardzo dużo i szczęścia i rzeczywiście ten projekt zostałby wybrany do dofinansowania, to warunki finansowe absolutnie na dzisiaj przynajmniej nie pozwalają nam, żeby o to dofinansowanie się starać. Największą halą w Słupsku jest hala Gryfia. Obiekt jest przestarzały i nie spełnia współczesnych norm. Spotkanie w ratuszu ponownie ma otworzyć dyskusję na temat budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w mieście. Ma ona być areną wydarzeń o charakterze kulturalnym, widowiskowym, a także sportowym. W niej swoje spotkania rozgrywaliby słupscy koszykarze. Po nowym roku ruszy wyprzedaż mieszkań komunalnych ze znaczną zniżką. Najemcy części lokali będą mogli je wykupić taniej, nawet od 50 do 95%. Rada miasta zgodziła się, aby lokale będące we wspólnotach mieszkaniowych można było wykupić taniej. Lokale po preferencyjnej cenie będzie można kupić jedynie przez 5 miesięcy. Z programu wyłączone zostaną budynki oddane do użytku po 1 stycznia 2000 roku. Trzeba pamiętać, że mieszkań wykupionych ze zniżką nie można zbyt szybko sprzedać na wolnym rynku. Jeśli właściciel zrobi to przed upływem 5 lat, będzie musiał zwrócić udzieloną mu bonifikatę.
Zniżka, z której będą mogli skorzystać najemcy, zależna będzie od liczby lokali w danym budynku. W kamienicach, w których znajdują się na przykład 2 lub 3 mieszkania, wyniesie ona nawet 90%. Wnioski o wykup mieszkań w ramach bonifikaty będzie można składać od 1 stycznia.